Cześć wszystkim, witajcie ponownie na moim kanale, nareszcie po tak długiej przerwie, ale słuchajcie, wracam, siadam, nagrywam filmik, kończę mój urlop macierzyński, bo jest pewien produkt, o którym chcę Wam bardzo dzisiaj opowiedzieć, mam nadzieję, że będziecie zainteresowani, więc oczywiście zapraszam do oglądania, ale skupmy się już na temacie tego filmiku, czyli moje zakola, które jeszcze nie tak dawno były bardzo widoczne na mojej głowie. Słuchajcie, ja jeszcze kilka miesięcy temu dosłownie tutaj nie miałam żadnych włosów, a jak widzicie, obecnie sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej, więc dzisiaj Wam oczywiście opowiem, co jak mi pomogło. Natomiast krótka historia czasu, cofnijmy się do poprzedniego roku. Słuchajcie, w 2021 roku byłam oczywiście w ciąży, w połowie roku, w lipcu dokładnie urodziłam, no i wszystko okej było, jeżeli chodzi o moje włosy, nie miałam czego się doczepiać, naprawdę wyglądały nawet całkiem nieźle. Natomiast jesienią roku 2021 wszystko się zmieniło i niestety stan moich włosów bardzo się pogorszył. Raz, że zaczęły mi bardzo wypadać, ale to tak bardzo, bardzo po prostu szczotka była pełna włosów za każdym przejechaniem tak naprawdę i wyglądało to bardzo, bardzo źle. To też pamiętam do dzisiaj, jak właśnie jednego dnia poprosiłam mojego męża o zrobienie mi zdjęcia ze moją córeczką. No i wiecie, miało być fajne, słodkie zdjęcie, natomiast jedyne, co widziałam na tym zdjęciu, to moje ogromne zakola. Naprawdę było bardzo wtedy widać właśnie, jak mocno linia moich włosów tak naprawdę jest cofnięta do tyłu i jak bardzo źle to wygląda. I stwierdziłam, że nie, dobra, muszę coś z tym zrobić, muszę to naprawić, bo wygląda to bardzo, bardzo źle. No i słuchajcie, stwierdziłam, że poszukam po prostu produktu, który oczywiście mógłby mi fajnie pomóc, ale też będzie dobry składowo. Bo jeżeli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, to może kojarzycie filmik, który w ogóle ma tyle wyświetleń, że ja nie ogarniam. Dziękuję, bardzo mi miło. I faktycznie w tamtym filmiku też poruszałam temat cienkich włosów i ich zagęszczanie i polecam Wam bardzo fajną wcierkę. Natomiast ona składowo nie była idealna. A ja jako młoda mama karmiąca stwierdziłam, że chciałabym jednak przez ten czas karmienia używać takich, wiecie, bardziej naturalnych produktów, takich, do których składowo nie miałabym się do czego czepiać i które naprawdę byłyby ok. Więc stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem teraz dla mnie będą oleje. No i wiecie, zaczęłam czytać, szukać, jaki tu najlepszy byłby dla mnie i dla mojego problemu z moimi zakolami i stwierdziłam, że spróbuję oleju z kozie radki. Zaraz Wam oczywiście wszystko opowiem dokładnie o tym produkcie, natomiast jeszcze chciałabym Wam tylko oczywiście pokazać, jak wyglądały moje włosy jeszcze te kilka miesięcy temu, a jak wyglądają teraz, a później przejdziemy już i tak, wiecie, skupimy się konkretnie na tym produkcie. Więc, jak widzicie, koniec listopada 2021, zaczynają moje włosy wyglądać już bardzo, bardzo źle, linia właśnie włosów była bardzo cofnięta, no wyglądało to źle, włosów w tym miejscu nie było, a jeżeli były to jakieś takie, wiecie, pojedyncze, cieniutkie coś, no i faktycznie te zakola, no były widoczne, były bardzo mocno też po prostu rzucały się w oczy, o, może tak. No i wtedy też zaczęłam używać tej wcierki, tego olejku na moje włosy, na moje właśnie tą okolicę tych zakoli i jak widzicie, z miesiąca na miesiąc zaczęło być coraz lepiej. Tych włosów było coraz więcej, były też dłuższe, zaczęło się fajnie to miejsce zagęszczać i naprawdę wyglądało to coraz, coraz lepiej. No i tak naprawdę już po 2-3 miesiącach ten efekt był bardzo zadowalający, chociaż ja się śmieję, że właśnie tak miesiąc, dwa, po tym jak już zaczęłam używać tego olejku, to wyglądałam jak te wszystkie dziewczyny, które w roku 2010, 12, coś w tych okolicach, wiecie, było bardzo modne takie golenie sobie kawałka głowy i ja na szczęście w ten trend wtedy nie poszłam i bardzo dobrze zrobiłam, bo ewidentnie nie wygląda to źle i ewidentnie źle się z tym czułam, natomiast faktycznie to mi przypominało ten ciekawy motyw, który był bardzo właśnie kiedyś popularny. Ciekawe, jak teraz wszystko wraca, to ciekawe, czy to kiedyś jeszcze wróci. Dobra, wróćmy do tematu zakoli. Jak widzicie, faktycznie tych włosów było coraz więcej, coraz lepiej rosły, coraz bardziej były widoczne i ten mój problem z zakolami zaczynał tak naprawdę znikać, bo to miejsce się fajnie zagęszczało i wyglądało coraz lepiej. Natomiast muszę Wam się też od razu przyznać, że ja tego produktu nie używam zbyt regularnie, zbyt dokładnie, a i tak efekty są całkiem fajne. Więc może już o samym produkcie. Olej z kozieradki firmy Mexmo. Od razu zaznaczam, to nie jest filmik sponsorowany, prawdopodobnie ta firma nawet nie wie o moim istnieniu. Natomiast faktycznie mogę Wam ze szczerym sercem ją polecić, no bo mi, jak widzicie, bardzo fajnie pomogła. Ten olejek możecie kupić na stronie producenta, ale też i na różnych drogeriach internetowych w okolicach 17-18 zł za 50 ml. Niby mało, ale tak naprawdę taka buteleczka starczyła mi spokojnie na 2-2,5 miesiąca.
to jest moja druga już i powoli się zaczyna kończyć, więc niedługo będę sobie zamawiać następną, ale wydaje mi się, że się opłaca, no bo i tak na fajną długość czasu po prostu mi wystarczyło. I słuchajcie teraz, jak ja używałam tego olejku, tej wcierki. Tak jak już wspomniałam wcześniej, nie byłam totalnie regularna, bo jakby nie oszukujmy się, nie miałam ani do tego głowy, ani jakoś super też dużo wolnego czasu, żeby to robić. Natomiast faktycznie co te 2-3 dni to robiłam i efekty są, myślę, całkiem satysfakcjonujące. No i słuchajcie, ja sobie brałam ten olejek na palce albo bezpośrednio w ogóle z tej tubki, tak wiecie, nakładałam tu na miejsce do coli i normalnie palcami sobie ją ugniatałam. Jakby wiecie, próbowałam ten olejek nałożyć na cały ten placek, który jeszcze tutaj wcześniej miałam, na całe to miejsce. Nie robiłam żadnych masaży, po prostu wiecie, no dokładnie to były takie ruchy, poświęcałam na to minutę, nawet i nie, bo no nie miałam czasu, no nie oszukujmy się, jakby to jest tylko wcierka, nie róbmy z nakładania wcierek jakiejś nie wiadomo jakiej filozofii. Ja wiem, że teraz jest pełno filmików, które tłumaczą jak to robić, jakimi produktami, jakimi akcesoriami i tak dalej. Okej, jeżeli ktoś chce i ma na to czas, spoko, nic mi do tego, natomiast ja tego czasu nie mam i mi się tego nie chce robić i też nie mam ochoty kupować sobie jakichś gadżetów i je później czyścić i tak dalej, więc palce też są ok i palce też ja i Wam będę polecała, bo działa i wystarczy. No i słuchajcie, to by było naprawdę wszystko. Ten film miał być krótki, szybki, tak naprawdę po prostu Wam mówię, słuchajcie, znalazłam fajny produkt, działa, zobaczcie, było tak, jest tak, polecam. Mam nadzieję, że taka forma szybka Wam się też będzie podobała. Ja nie ukrywam, że po tych 10 miesiącach przerwy od nagrywania dziwnie strasznie czuję się przed kamerą. Jest jakaś taka niepewność, to całe obycie przed kamerą zanikło, więc mam nadzieję, że mimo to miło Wam się oglądało ten filmik i troszeczkę się ze mną stęskniliście. Widzimy się za tydzień, dwa w następnym filmiku. Mam nadzieję. Jeżeli jesteście tutaj jednak pierwszy raz, to zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama. Ja już się nie rozgaduję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa!